tutaj jest w tej szkole? Fajnie! A co jest fajnego? Wszystko! Sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku miały obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole wraz z siedmiolatkami z 2007 roku. Ignacy, jak i reszta dzieciaków w jednej z pierwszych klas w szkole podstawowej nr 1 w Lubaniu, wydają się zadowolone. Także dyrektor szkoły uważa, że niczego im tu nie brakuje. Między innymi bardzo kolorowe pomoce edukacyjne, ergonomiczne mebelki zostały doposażone. Szkoła w nowe wyposażenie stołówki szkolnej, bardzo smaczne obiady, no i opieka świetlicowa do godziny 16:30. Szkoły lubańskie na przyjęcie sześciolatków przygotowywały się praktycznie od marca, dlatego że wtedy dyrektorzy występowali z wnioskami, jakie mają oczekiwania w związku z bazą i wyposażeniem. Skorzystaliśmy z rządowego programu przygotowanego na ten cel. Łącznie wydaliśmy na ten cel prawie 100 tysięcy złotych. We wszystkich szkołach zostały przygotowane miejsca dla oddziałów klas pierwszych, w których pojawiły się dzieci sześcioletnie. Dzieci sześcioletnich rozpoczynających w tym roku naukę w lubańskich szkołach jest 112. Basen z kulkami fajny, fajna jest pani, fajne dzieci są. I tutaj są naprawdę bardzo pyszne obiady i bardzo tutaj ja uwielbiam. Na terenie szkoły również powstaje plac zabaw dla dzieci najmłodszych do lat 10, ogrodzony, bezpieczny, kolorowy, ze wspaniałym wyposażeniem. Wszelkie podstawowe wymagania stawiane przed szkołami w Lubaniu przyjmującymi sześciolatków zostały spełnione. Kuratorium Oświaty wizytowało szkoły, jak pamiętam, chyba w miesiącu czerwcu. Wydało nam pewne jeszcze uwagi, wszystkie te uwagi zostały uwzględnione i wykonane. Sądzę, że teraz, jeżeli przyjadą, to nie będzie żadnych uwag.